Jakie zaproponowałby, jaką zaproponowałbyś stawkę za tekst dla osoby, która zaczyna przygodę z copywritingiem? Chodzi o przyjęcie zlecenia i wycenę usługi. Ada Ciechanowska. Już Ci mówię, Ado. Najlepszym sposobem, żebyście wycenili swoje stawki, to jest stawka godzinowa. To będzie Wam najłatwiej od tego zacząć. Czyli musisz sobie napisać ofertę, wiedzieć, ile Ci zajmuje napisanie oferty, ile to jest dla Ciebie czasu. Jeżeli to piszesz ze sztuczną inteligencją, albo masz nasze narzędzia, to napisz sobie przynajmniej raz ręcznie tę ofertę, zrób ten research, rozpoznaj rynek, grupę docelową, poświęć na to czas i policz sobie, ile Ci zajmuje to czasu, plus tam 2-3 godziny takiego narzutu. I teraz oceń sobie, to jest ważne ćwiczenie, które powinniście sobie zrobić każdy z was. Żebyście sobie wyliczyli na podstawie 2022 macie pity. Bierzecie sobie PIT i mniej więcej liczycie, ile było dni pracujących w Polsce w 2022, ile średnio pracowaliście godzin dziennie i sobie dzielicie przychód, znaczy no, może być to już ten zysk, no nie wiem, jak tam sobie będzie się to, no bardziej chyba dochód. Dzielicie sobie dochód, będziecie brutto brali za to zlecenie i sobie dzielicie na godziny Twojej pracy. I wtedy Ci wychodzi, ile jest warta godzina Twojej pracy. Jeżeli godzina twojej pracy jest warta, wychodzi na przykład, że masz na godzinę, w tamtym roku miałaś, mi trudno jest to oceniać, bo nie wiem, ile teraz się, chociaż poczekajcie, policzę na szybko, bo mi się trochę przestawiły te stawki, trochę przez ostatnie lata. Dobra, mamy tak, że tam 3800 to jest chyba ta najniższa. Nie, no, zacznijmy od tego, ile już już 8. Dobra, łatwo jest policzyć 3800. 800 podzielić na 160. Tak, bo mamy 40 godzin tygodniowo, tak 160 godzin. 23 zł to jest 3800 brutto. No to powiedzmy, niech zaczniemy, że ktoś początkujący to gdzieś około 50 zł miał kiedyś. No i chciałabyś teraz brać za godzinę powiedzmy twojej pracy 150 zł, tak? No bo się rozwijasz. Więc 150 zł, jeżeli będziesz pisał ofertę na przykład 4 godziny, no to już masz 600, no to około 800-1000 zł za, na na, za napisanie oferty. A jak sobie podniesiesz godzinę twojego czasu pracy i ją wzmocnisz, no, to wtedy bierzesz sobie więcej. Tylko po to się buduje tą markę osobistą, żeby Twoja godzina, czasu pracy była ważniejsza. I jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, bo dla mnie to było. To na przykład zmieniło dużo w moim życiu. Jak miałem 28 lat, to musicie to zrozumieć. Graf hmm. online, będę wam rysował. I w każdym, jakby, we wszystkim, co robicie. Musicie to zrozumieć. I to jest, jakby jest, to jest jakby podstawa tego, jak ja zacząłem zmieniać swoje życie. To się tam nazywa kwadrant Kiosakiego. Nie wiem, czy to jest Kiosakiego, ale tak to nazywano. I to mi jakby otworzyło oczy. Nie? Czyli macie te różne kwadranty. Ja tam trzy wymieniam, bo tam jeszcze jest jeden, ale żeby Wam nie mieszać. To są takie trzy. Tam on miał cztery, bo jeszcze jest wysoko opłacany specjalista, czy na przykład lekarz. Nie? Czyli tutaj jest etat. Etat. Czyli tutaj sprzedajesz godzinę, godzinę swojego czasu za pieniądze. Godzina za tyle. Później masz firma, biznes. Firma, czyli kupujesz czas. Kup czas ludzi. Czas. I na końcu masz inwestor. Or. To już jest najwyższa liga. Oczywiście, wiele osób, które twierdzi, że jest w tym kwadrancie, to w ogóle nie jest, ale tak sobie oszukują siebie i otoczenie. Ale są jakieś osoby, które są w stanie to zrobić, czyli na przykład w 90% to pieniądze pracują na nas, nie? To, czyli tutaj dolar pracuje na ciebie. Na I to jest jakby wasza strategia. Czyli jeżeli chcesz pisać teksty reklamowe dla innych za, za pieniądze, no to to trochę przypomina etat, nie bo możesz być samozatrudniona, ale to jest tylko w nazwie samozatrudniona, bo na przykład jakby jeżeli sama wykonujesz albo sam wykonujesz wszystkie swoje prace, to w którymś momencie dochodzisz do jakby ściany. Tak samo jest na etacie. Nie? Na etacie możesz, żeby zarobić więcej, możesz wziąć kolejny etat, bo tutaj się sprzedaje godzinę twojego czasu, ale możesz poprawić tą godzinę, czy jej wartość, bo możesz pracować za Powiedzmy 25 zł za godzinę, ale ucząc się, szkoląc, zdobywając kompetencje, które są potrzebne na rynku pracy, możesz na przykład dojść do 150 zł za godzinę i wtedy dalej pracujesz, sprzedajesz swój czas za godzinę, czyli jak nie, sprzed jak nie pracujesz, to nie zarabiasz, nie? I po, co, po to to wszystko jakby jest, żeby podnosisz tą godzinę czasu pracy, żeby mieć poduszkę finansową, żeby zacząć kupować ten czas. Czyli jak będziesz dobrym copywriterem, tak jak ja jestem na przykład dobry w social mediach, to ja mam zatrudnionych pracowników, którzy za mnie wykonują pracę, ale to ja jakby moją marką to firmuję. Czyli ludzie chcą, żebym to ja notabene im ustawił reklamę, ale ja oczywiście tego nie będę robił, bo dlaczego miałbym to robić, jak może to zrobić pracownik, nie? Więc jakby ja nie pracuję po to, żeby pracować, tylko pracuję po to, żeby żyć. Yy, więc Mam firmę, w której kupuję czas innych ludzi, czyli płacę im za ich pracę. No i powiedzmy, jeżeli jeden pracownik, powiedzmy, jeden pracownik przynosi ci 10 tysięcy złotych, to tak prosto licząc, żeby mieć 50 tysięcy miesięcznie, musisz mieć 500 pracowników. Co oczywiście nie działa jeden do jednego pracowników, bo, bo czasami pracownik choruje, nie? Więc to jest trochę inaczej, ale tak się skaluje biznes. I z tych pieniędzy, czyli przez to, że masz lewar. Czyli zarabiasz więcej niż inni, bo 1% Polaków ma 20 tysięcy złotych dochodu miesięcznie, więc wchodzisz w tą skalę, że możesz łatwo odkładać pieniądze. A jak możesz łatwo odkładać pieniądze, czyli jeżeli jesteś w stanie na przykład odkładać, no powiedzmy, niech będzie 50 tysięcy miesięcznie, bo rozwinąłeś firmę, 50 tysięcy miesięcznie, no to po paru miesiącach kupujesz sobie dom, który możesz wynajmować. Wtedy to kapitał pracuje na ciebie. Więc jeżeli oczywiście w tym w tym pięknym wyidealizowanym świecie Roberta Kiyosakiego, to tam on sobie kupował hotele, inne rzeczy, ale wiecie, że to się wszystko, że to wszystko działa dopóki działa. Ale jak się rynek psuje, to w większej strategii po prostu nie działa. Ale jest to jakiś model, do którego warto dążyć, czyli w tym przypadku nieruchomości pracują na ciebie, nie? Ja też już mam nieruchomości, które na razie nie muszę, żeby pracowały na mnie, ale pewnie będę chciał, żeby pracowały też na mnie i do tego mam jeszcze inne tam źródła, powiedzmy książka, która jest, nie wiem, z takich ciekawostek nie wiem, czy wiecie, na przykład takim człowiekiem, który żył wyłącznie, głównie z książek, był Adolf Hitler, bo jego głównym dochodem była, było Mein Kampf. Więc też mam dochód z książek, który nie jest duży, ale jest pasywny, nie no, w głównej mierze. Nie? Jeżeli chodzi o kursy, też one są w dużej mierze pasywne, ale cała, cała machina cały czas sobie działa. I przez to, że tutaj rozbujasz sobie firmę, no to możesz odkładać więcej niż inni, i dzięki temu, jakby w, jak ja to mówię, jak krem wmasowujesz te pieniądze w, na przykład nieruchomości, gdzie oczywiście te pieniądze w tych cegłach, w tych nieruchomościach są. I, yy, I w momencie, kiedy inflacja rośnie, no to twoje pieniądze w budynku, w ziemi też rosną. Przy okazji, jeszcze na ciebie pracując. I to jakby ci daje tą wolność finansową, znaczy wolność w dużej mierze oczywiście, bo dzięki temu, że tutaj schakowałeś system, czyli rozwinąłeś taką firmę, co nie jest oczywiście łatwe, która ci daje dużą marżę i zostaje Ci dużo zysku, bo specjalnie Was tam pytałem, jaki masz dochód, ale ile Ci zostaje zysku, bo to już, nie wiem, czy już do tego większość z Was dotarło, czy jeszcze do trzecie dopiero, że y, jakby robienie obrotu, czyli generowanie dużych obrotów dochodów, bo tutaj nie, nie chyba z tego, co wiem, nie ma dużej różnicy, może tutaj są księgowi, y, ale tam jest jakaś dla mnie, to jest kosmetyczna obrót dochód, Czyli wszystko, co wpływa do Twojej firmy, od tego dojmujesz koszty i ci zostaje ten zysk, którym już Ty rozporządzasz, bo to jest Twój już majątek yy, i możesz to sobie na przykład inwestować. Oczywiście możesz to sobie przejeść, ale możesz zainwestować, może ci leżeć na koncie, czyli będzie Ci tam po roku z tych 100 tysięcy, to w nocy ci złodziej zabiera 20 tysięcy, więc na przykład w nieruchomości, i wtedy to, yy, to zaczyna pracować na Ciebie. No i jakby masz to zabezpieczenie w jakimś tam nawet w tych dziwnych czasach i to przy okazji ci też robi no jakiś tam poziom emeryturę no jakby ja nie myślę o emeryturze bo, bo jakby ja nie pracuję na zasadzie pracuję i później skończę i będę się patrzył w sufit bo sobie tego nie wyobrażam na ten moment nie wiem co, ja nigdy nie mówię nigdy nie wiem co będzie za pięć lat y ale jakby nie widzę siebie że emeryt i to mi pracuje no bo jakby moja praca, to co dzisiaj z wami na przykład robię to jakby nie jest, kurde, muszę z nimi siedzieć, tylko ja po prostu, to jest dla mnie frajda, zabawa, pisanie książek też jest frajdo zabawą, czy robienie webinarów, więc nie wiem, dlaczego miałbym się ukarać. Dobra, już zarobiłeś pieniądze, masz zabezpieczenie finansowe, to przestań już pracować, ukasz się, kochasz to robić, to teraz nie możesz tego robić. Dlaczego? No bo tak ludzie napisali w memach że jak jesteś bogaty to masz mieć z nieruchomości pieniądze Robert Kiosaki tak napisał i tak ma być Mirosławie Skwarku. No i to jest totalnie idiotyczne, ale niestety ludzie bezmyślnie w takie rzeczy wierzą, nie? Ale dlaczego wam to pokazuję? Dlatego, że to jest podstawa, fundament wszystkiego. Jeżeli chcecie być naprawdę bogaci finansowo, no to o tym musicie myśleć. Nie możesz myśleć jak najwięcej klientów, żeby napisać im reklamy. Bo ten model po prostu w którymś momencie się zajeżdżasz i zaczynasz rozumieć, co ja mam zrobić, więc musisz znać kolejne drzwi. To jest na przykład zatrudnianie pracowników, albo tutaj jakby może zatrudnić technologię, czyli na przykład automatyczne webinary, reklama na Facebooku, sztuczna inteligencja, nagrane przez ciebie kursy. Nie będziesz potrzebowała pracowników, czy też potrzebował, bo technologia jest Twoim pracownikiem, bo nagrywasz coś raz, sprzedaje się to. Miesiącami, latami, i to ci daje przewagę, czyli ogromną marżę, bo nie musisz płacić pracownikom, bo te całe pieniądze, na przykład z kursów internetowych, na których się najlepiej zarabia, idą do ciebie i dzięki temu, jak ktoś, no powiedzmy, jeżeli ktoś zarabia 5 tysięcy i może miesięcznie odłożyć 1000 zł, to on musi szybko licząc sobie, jaką masz przewagę, 50, podzielić. Na no, 12. No, czyli ty w miesiąc osiągasz finansowo przewagę. Dlatego jedna z książek chyba tam brzmiała niesprawiedliwa przewaga. Nie wiem, no, to ładnie brzmi, ale to nie wiem, czy to nie sprawiedliwa. No, po prostu sobie wypracować przewagę głową. Że 4 lata ktoś musi. Ktoś to zarabia mało, y, czyli się skupia tylko na pracy na etacie, y, to musi 4 lata pracować, żeby odłożyć 100. A pomyślcie, ile rzeczy się wydarzy przez ten okres? Nieprzewidzianych, kart typu bankrut. Więc 4 lata musi odkładać, żebyś to, co ty odłożysz w miesiąc, na przykład, nie? przy 50 tysiącach, które można sobie odłożyć. Więc no tak musicie o tym myśleć. Nie? Czyli, jak już zrozumiesz, jaka jest godzina Twojego czasu pracy, zrozumiesz, że doba ma 24 godziny, zaczniesz myśleć inaczej o swoim czasie i swoich pieniądzach. Jak założysz firmę, też zrozumiesz, że pracownik i opieranie firmy o pracownikach, na pracownikach jest totalnie dużo tutaj różnych randomowych przypadków, wypadków i tak dalej, że wcale nie jest to takie proste. Technologia jest pro, prostsza, czyli na przykład sprzedawanie produktów cyfrowych. Tak, jakby z mojego poletka, Wam o tym mówię. A to jest już w tym momencie, pieniądze pracują na ciebie, czyli zatrudniasz pieniądze do tego, żeby one pracowały na ciebie. To oczywiście, tak jak mówię, to nie jest w 100% pasywny dochód, ale jakby już nie angażuje tyle Twojego czasu. Musisz go doglądać, ale te, ten ogród z tymi owocami i warzywami, on rośnie, ty tylko doglądasz, on sam rośnie, nie? Więc to jest to. Tu jeszcze był ten kwadrant, to są ludzie, specjaliści. Wysoko zarabiający, którzy właśnie dzięki temu, że ich godzina czasu pracy jest bardzo droga, no to mogą też sobie tutaj te pieniądze inwestować. Czyli macie w tym wyścigu szczurów, jak to się mówi, macie dążyć do tego, że do pieniądze mają pracować na ciebie, albo to, co stworzyłeś, na przykład u mnie marka osobista też pracuje na mnie, bo jak mam jakąś współpracę, to moja marka, mój Instagram na przykład zarabia na mnie też większe kwoty, które mogę sobie zainwestować.